Kiedy Wojewódzki Zarząd Dróg ogłosił, że będzie remontował drogę numer 492, nie było chyba nikogo we Wręczycy, jak i w Kłobucku, a zwłaszcza wśród mieszkańców tutaj Kłobucka, położonych przy ulicy Staszica, kogokolwiek, kto by się nie cieszył z tego faktu. Ta radość nie trwała jednak zbyt długo, ponieważ już na początku okazało się, że nie będzie na przykład przy tej drodze ścieżek rowerowych. Kolejne problemy z tą drogą to na przykład przystanek autobusowy, który miał się znajdować kilkaset metrów od najbliższych zabudowań gdzieś pod lasem na ulicy Staszica w Kłobucku. Niemniej jednak te problemy okazały się być niewielkie w porównaniu do tych, które będą mieli za chwilę mieszkańcy, jak bardziej chyba nawet właściciele pól znajdujących się przy tej drodze. Otóż tak w Kłobucku, jak i we Wręczycy, tych właścicieli jest kilkadziesiąt, którzy nie będą mogli na swoją własną posesję wjechać, ponieważ będzie od drogi oddzielał ich dość pokaźny rów. Wojewódzki zarząd twierdzi, że nie będzie tych mostów budował, bo jest to nie w ich zakresie. Odtworzą jedynie te, które były wcześniej, a te, których nie było, jak twierdzą, nie będą odtwarzać. Mieszkańcy twierdzili jednak, że to wszystko nieprawda, że wjazdy na pola były i mają być, jak droga będzie wyremontowana. Kiedy spotkałem się z burmistrzem 18 lipca, zapowiadał, że w najbliższy poniedziałek jedzie do województwa i tam będzie wszystko wyjaśniał i załatwiał. Oto co powiedział burmistrz 18 lipca. Panie burmistrzu, od wielu miesięcy jest przebudowywana droga wojewódzka nr 492 i słychać wiele takich dość wzburzonych opinii mieszkańców odnośnie tych wjazdów na poszczególne ich posesje, na pola, na które nie będą mogli się dostać. Chciałbym zapytać, jaka jest szansa, żeby tą sprawę odwrócić, żeby jednak umożliwić interwencję, żeby po prostu doszło do jakiegoś takiego polubownego załatwienia sprawy ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jeżeli chodzi o przebudowę na drodze wojewódzkiej 492, to my otrzymaliśmy projekt do uzgodnienia, który nie obejmował wjazdów, które nie były formalnie załatwione, bo to wynikało z inwentaryzacji, która jest ujawniona na mapie, która posłużyła projektantowi. Oczywiście to jest droga wojewódzka, w związku z tym z nami w zasadzie uzgodnienia dotyczyły tylko lokalizacji przystanku PKS, który do tej pory był zlokalizowany na zakręcie. No i zgodnie z nowymi przepisami ten przystanek miał zostać przeniesiony w inne miejsce, powiedzmy sobie bliżej w kierunku Grodziska. No i wtedy zaistniała również sprawa wjazdów, ale tylko na działki tych właścicieli, którzy byli zainteresowani zwłaszcza lokalizacją przystanku. Nikt się nie spodziewał, że przy realizacji tej inwestycji wynikną takie problemy, ponieważ to jest, jak powiedziałem, droga wojewódzka. Gdy problem wreszcie wystąpił, gdy przekopano te przejazdy nielegalne, w cudzysłowie, bo tak to trzeba nazwać, które od wielu lat służyły właścicielom do łączności ze swoimi nieruchomościami, okazało się, że zgodnie z prawem powinny zostać zalegalizowane, zaprojektowane, uzgodnione z Zarządem Dróg Wojewódzkich. No i okazało się, że te formalności nie zostały spełnione. W związku z tym odbyło się takie spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich, gdzie na pierwszym spotkaniu tych właścicieli działek poinformowano, aby złożyli stosowne wnioski, które zostaną rozpatrzone w trybie przyspieszonym, chociaż według mojej wiedzy to się tak nie stało. Wiem, że złożone zostały w tym trybie tylko 3 wnioski, ale problem nadal istniał i kulminacyjny taki punkt niezadowolenia miał miejsce na sesji Rady Gminy we Wręczycy, gdzie mieszkańcy gremialnie, nie tylko z terenu miasta i gminy Kłobuc, bo jak wiemy, jest jeszcze gmina Wręczyca, mieli szalone pretensje do wykonawcy i do inwestora, że nie uwzględnił lokalizacji tych zjazdów. W związku z tym podjąłem również się jakby mediacji w tej sprawie wspólnie z wójtem gminy Wręczyca, przewodniczącym tamtejszej rady, panem Markiem Próbantem, i ja byliśmy u wicemarszałka Dąbrowy
i w obecności dyrektorki Wydziału Transportu pani Muchy poruszyliśmy ten problem, który no, jest nabrzmiały i niezwykle istotny i ważny dla naszych mieszkańców. W konkluzji tego naszego spotkania powstała taka propozycja, aby jednak zgodnie z obowiązującym prawem wszyscy właściciele nieruchomości, którzy nie mają tych zjazdów formalnie, wystąpili z takimi wnioskami i otrzymaliśmy taką jakby ciche przyrzeczenie, tak to mogę nazwać, bo nie jest to formalne, ani oficjalne, że mając, składając te wnioski, no, właściciel również był zobowiązany stosowną dokumentację zrobić, natomiast wykonanie byłoby po stronie inwestora. Oczywiście ja nie chcę tutaj mówić o tym, jakie to są problemy, jeżeli chodzi o inwestora, bo to jest kwestia zmiany terminu kontraktu, kosztów i tak dalej, ale to nie nasz problem. To problem inwestora, który powinien pomyśleć, zanim przystąpił do realizacji, że taki problem nie tylko wystąpi w Kłobucku i we Wręczycy, ale już występował w innych miastach, gdzie realizowano tego typu budowy. I po prostu trzeba było jakąś dobrą praktykę przyjąć. Dzisiaj mogę powiedzieć jeszcze jedno, że na poniedziałek dostaliśmy ponownie zaproszenie. Ja, pan wójt z Wręczycy, abyśmy przyjechali do pana marszałka. No i myślę, że już zakończy się to jakoś konkretnymi uzgodnieniami, których dzisiaj jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, ale myślę, że w poniedziałek po naszej wizycie przekażę już stosowną informację do wszystkich zainteresowanych. 21 lipca w poniedziałek burmistrz Kłobucka wraz z wójtem Wręczycy Wielkiej pojechali do Katowic. Tam spotkali się z przedstawicielami Wojewódzkiego Zarządu Dróg, a oto co w tej sprawie przekaże nam za chwilę burmistrz Kłobucka Krzysztof Nowak. Mogę powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany stanowiskiem, które zaprezentował ostatecznie po tych rozmowach pan wicemarszałek Dąbrowa. No, to spotkanie było świetnie przygotowane, ponieważ dobrze przygotowali się zarządcy drogi, czyli zarząd dróg wojewódzkich, który na to spotkanie przybył z pełną dokumentacją. A ta dokumentacja to wideo rejestrację naszej ulicy Staszica z lat 2003, 2005, 2007 i 2011, gdzie materiał filmowy z dużą dozą dokładności pokazał, jak wyglądały te zjazdy, które no, miały być, a których no, niestety musieliśmy trochę się tutaj zawstydzić z panem wójtem, bo byliśmy przekonani, że to wszystko, o czym mieszkańcy napisali i złożyli różne stosowne oświadczenia, że no, to jest szczera prawda i mają w całości rację. No, okazało się, że niektórych dojazdów w ogóle nie ma i nie było. Każdy z mieszkańców, jeżeli ma wątpliwości, panowie zarządu dróg wojewódzkich zapraszają do siebie i pokażą. Oczywiście takie argumenty przekazano nam, niemniej jednak muszę posłużyć się trochę takim sprawozdaniem, które z notatkami, które podczas tego spotkania sobie sporządziłem i chcę powiedzieć, że tak, jest 40 jakby oddzielnych spraw, czyli sprawa dotyczy 40 zjazdów, mniej więcej 20 na terenie gminy Wręczyca i 20 na terenie naszej gminy Kłobuc. Jeżeli chodzi o dyrekcję dróg wojewódzkich, to dokonał oceny każdego zgłoszenia. Każde zgłoszenie, które było, dotyczyło zjazdu, zostało przeanalizowane. I teraz tak, 3 zjazdy do 2 inwestycji zostaną wykonane w ramach tego, co już było. 4 decyzje wydano i uzgodniono już pozwolenia na budowę, czyli formalne możliwości budowy zjazdów, ale na koszt właściciela. 3 wnioski złożyli mieszkańcy odwołania do SKO. Ale dotyczyły nie zasadności budowy zjazdu, tylko odpłatności, czyli to, że w tej decyzji, którą wydaje Zarząd Dróg Wojewódzkich, jest to na koszt właściciela.
Jeżeli chodzi o 6 wniosków, które były złożone na nowe zjazdy, nie prowadzi się dalszej procedury, tak jakby mieszkańcy po prostu dalej nie byli zainteresowani wykonaniem tych zjazdów. 19 osób, czy 19 właścicieli działek nie złożyło w ogóle wniosków żadnych, czyli praktycznie dalej też jakby ta procedura jest zawieszona, czy będą... Nie, my podejrzewaliśmy zresztą takie, żeśmy po prostu taką ocenę na podstawie tego sprawozdania wysnuli, że ci tych 19 mieszkańców czeka na decyzję. Jeżeli by to było realizowane ze środków inwestora, to podejrzewam, że ci wszyscy 19 by się zgłosili, no ale póki co jest stan na dzisiaj taki. Jeden wniosek został rozpatrzony negatywnie, no i no jeszcze różne tam takie drobne przypadki związane z tym. Poza tym pokazano również, że naszych mieszkańców, którzy złożyli wnioski na te zjazdy, no mają obsługę, że tak powiem, na przykład jeden pan jest na rogu ulicy Kasztanowej i ulicy i tej drogi 492, a całą obsługę swojej posesji ma z drogi z ulicy Kasztanowej, natomiast no, w tym wniosku twierdzi, że obsługę ma z ulicy 392 tej wojewódzkiej. No niestety widać to na tym. Dlatego zostało jakby tak po podliczeniu tego wszystkiego, po zsumowaniu, 8 osób, które naprawdę jest zainteresowanych tym, żeby te zjazdy były. Definitywnie stwierdzono, że zgodnie z ustawą nie ma możliwości wykonania zjazdów ze względu na aspekty formalno-prawne na koszt inwestorów. I to zaprezentowano nam również w formie interpelacji poselskiej, bo taka interpelacja została złożona przez 2 posłów na temat właśnie wykonywania tych zjazdów. No ta odpowiedź jest jednoznaczna. I tutaj pan marszałek, tak jak wcześniej powiedziałem, jakby przyjął na siebie to, że on będzie postępował zgodnie z obowiązującym prawem i kto jest zainteresowany bardzo wykonaniem takiego zjazdu, to jest czas, żeby złożył szybko wniosek, załatwił wszystkie formalności, póki jeszcze nie jest wykonana do końca, że tak powiem, ta inwestycja, to można to jeszcze uczynić, bo potem naprawdę będą trudności. Ale chcę jeszcze powiedzieć o jednym ważnym wydarzeniu, czy ważnej sprawie dotyczącej przede wszystkim mieszkańców naszego miasta, a zwłaszcza tutaj ulicy Staszica, naszego budynku komunalnego, budynku pana Kotasińskiego, które kiedyś zostały podłączone do tak zwanej kanalizacji deszczowej. I teraz, w myśl, że tak powiem, nowych procedur, te 2 obiekty zostały odcięte. My żeśmy interweniowali, prezes spółdzielni mieszkaniowej, który jest administratorem budynku komunalnego, będącego naszą własnością, już złożył w tej sprawie odpowiednią interwencję, jak również pan Kotasiński. No i z tego co wiem, dzisiaj była komisja na miejscu, no nie znam wyników ustaleń co do przyłączenia tych budynków do kanalizacji deszczowej. To takie na dzisiaj informacje. No, czy to jest korzystne? No, mieszkańcy oczekiwali tego, że te wszystkie zjazdy zostaną wykonane na korzyść inwestora. Tutaj odesłano nas do przepisów prawa, które no niestety takich możliwości na dzisiejszy. Czy to znaczy, że ci, którzy teraz się nie zdecydują, a na przykład będą chcieli to zrobić za rok, 2, 5, tak, będą mieli kłopoty? Będą mogli to zrobić, ale koszty wykonania będą relatywnie dużo wyższe. Dzisiaj w trakcie jeszcze realizacji jest możliwość nawiązania do tego, co jest, zanim nie zostanie to ostatecznie zakończona ta inwestycja. Jeszcze taki czas jest, bo o tym mam również mówię. Natomiast gdy inwestycja zostanie zamknięta, zostaną wykonane wjazdy, które będą miały wszystkie spełnione te warunki formalno-prawne, no to tutaj nie ma problemu. Natomiast z tymi nowymi mogą być problemy. Myślę, że to, co usłyszeliście Państwo z ust burmistrza Krzysztofa Nowaka, nie napawa optymizmem. Jeszcze w piątek ja sam miałem nadzieję, że ta wyprawa do Katowic coś przyniesie, że będą z tego jakieś dobre wieści, które
pozwolą mieszkańcom tak Wręczycy, jak i Kłobucka na to, żeby spokojnie myśleli o tym, że dojazdy do ich nieruchomości, do ich działek będą. Z tego, co usłyszeliśmy, wynika, że niestety tak nie będzie. Kilkakrotnie próbowałem rozmawiać z mieszkańcami, jednak przed kamerą nie bardzo chyba chcą występować, ale to, co usłyszałem, to przede wszystkim bardzo duży żal tak do władz wojewódzkich, jak również niestety do wójta Wręczycy Wielkiej, jak i burmistrza Kłobucka. Ci zaś twierdzą, że to nie ich wina, że to wina wojewódzkiego zarządu dróg i tak sobie ta piłeczka z rąk do rąk przelatuje i niestety nic z tego nie wynika, bo za chwilę niestety droga zostanie, za chwilę to jest takie słowo chyba bardzo na wyrost, ponieważ ten termin został przesunięty mniej więcej na wiosnę 2015 roku. Niemniej jednak droga zostanie ukończona, a gdy już się tak stanie, a mieszkańcy nie zdecydują się na tą wersję, którą zaproponowali teraz przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Dróg, to zbudować wtedy to połączenie z ich działkami będzie bardzo trudno. Dzisiaj jeszcze przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Dróg mówią, że póki ta budowa trwa, można to jeszcze zrobić i zrobić to dość łatwo, niemniej jednak za pieniądze tych właśnie właścicieli posesji. Nie wiem, jak się to skończy. Ja mam nadzieję, że jednak dojdzie do jakiegoś porozumienia i te wjazdy na te działki się uda zrobić i niekoniecznie za prywatne pieniądze, ponieważ w końcu wszyscy w naszym kraju płacą podatki i mają prawo wymagać od władz tak tutaj miejscowych, jak i tych wojewódzkich, aby te potrzeby, które są związane między innymi z drogami, im zapewnić. Będę dalej w kontakcie ze wszystkimi i postaram się przybliżyć za jakiś czas znowu ten temat. Być może uda mi się spotkać z właścicielami tych posesji i wtedy spotkamy się ponownie. Dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia i zobaczenia.